Spójrzmy teraz na pozostałe możliwości zapisywania gotowego filmu. Zanim jednak o tym opowiem, jeszcze jedna ciekawa rzecz, która może być przydatna podczas edycji filmu oraz również w trakcie jego eksportu. Chodzi mi tutaj o tzw. znaczniki. Znaczniki możemy ustawiać w dowolnym miejscu w filmie. Ustawmy znacznik na przykład gdzieś tutaj. Robimy to klikając na tej ikonie. Znacznik został dodany, teraz możemy przesunąć się na przykład do początku tego klipu i dodać tutaj znacznik kolejny. Znaczniki takie możemy łatwo przesuwać. Wystarczy je chwycić myszką i przesunąć tutaj do odpowiedniej pozycji. Możemy je również łatwo usuwać. Wystarczy w tym celu znacznik zaznaczyć i następnie nacisnąć klawisz Delete na klawiaturze, bądź skorzystać z tej ikony. Dzięki tym znacznikom możemy bardzo szybko poruszać się po naszym filmie. Jeżeli chcemy, możemy teraz szybko przeskoczyć do tego miejsca, wybierając stąd 0,1. W przypadku długich filmów, może być to rzeczywiście spore ułatwienie. Takie znaczniki możemy również nazywać. I dzięki temu wiemy dokładniej o jakie miejsce w filmie chodzi. Takie znaczniki możemy wykorzystywać również podczas eksportu filmu. Zobaczmy. Przejdźmy tutaj do trybu tworzenia filmu i przełączmy się na tą opcję, Web, a więc wysyłanie filmów do internetu. Za pomocą tej opcji możemy bezpośrednio z programu Studio wysłać filmy do serwisu YouTube bądź Yahoo Video. Pozostańmy tutaj na tym wyborze. Tutaj ustawienia wstępne pozostawmy również na najlepszej jakości. Inną możliwością jest ustawienie szybkiego przesyłania. I następnie, jeżeli mamy jakieś znaczniki w filmie, aktywuje się również ta opcja. Tutaj możemy wybrać, czy chcemy wyeksportować cały film, czy ewentualnie tylko pewien fragment. Na przykład pomiędzy pierwszym i drugim znacznikiem. Albo pomiędzy pierwszym znacznikiem i końcem filmu. A więc nie musimy wysyłać całego filmu, lecz tylko ten wybrany fragment. Jeżeli mamy połączenie z internetem, to możemy teraz kliknąć na utwórz i następnie po uzupełnieniu paru informacji będziemy mogli przesłać film do serwisu YouTube. Klikając tutaj, w tym miejscu, możemy ten film obejrzeć w internecie.